Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale nagrywanym zaraz po poprzednim. U mnie nadal jest 17 czy kurwa 18? Nie pamiętam, kurwa, aż se muszę sprawdzić. Jest kurwa 18 jest, moi drodzy, w tej chwili mamy godzinę 18:34, pa, pa, bam, kurwa, tak, 18:34, 18 listopada, żeby kurwa nie było. No. Więc żebyście też mi nie mówili, że nie wiem, czegoś wam nie pokazałem, pamiętajcie, u mnie jest inna data niż data, kiedy wy to widzicie i kiedy też przesyłam, bo nie wiem, kiedy przesyłam, ale moi drodzy, żeby... Ani kurwa, nieważne, rozgaduję się. Lecimy z tym. Celownik Victus XMR, czy też XMR. Celownik Corio Enforcer, celownik Lone Wolf, holograficzny kazan, celownik szy Battle, Corvus Downrange 00, szy Holoterm, Xten Angel 40, celownik VLK 4.0, Schlager X4 3.4, Forgetats Delta 4, celownik Kronen 0P, celownik szy Bullseye, celownik szy Aggressor IR, Schlager Night View, celownik termowizyjny VX350, celownik Teplo OP 3, celownik hybrydowy DR582, hybrydowy Firepoint, szy Vortex 90, hybrydowy BPZ40. Kurwa, w końcu widzimy go z innej strony. Ja pierdolę, co się stało? Szy Oscar 9, Angel 40x48, celownik termowizyjny razy 9, Teplo Clearshot, Eptats Charlie 7, celownik HMW20, celownik Luka Bandera, DS Farsight 11, celownik X3 RFL, to chyba też coś nowego, Drexon Prime 90, Ares Clearshot, DXS Coriolis V4, też chyba nowka, Lachma Impact 9, SPX80x66, Eptats Locus SP, szy Herzsource 800, szy Ultra razy 11,5, też coś nowego? Bardzo burzliwe. MCPR 300 razy 9,5. Sightmax Clearshot. To jest też coś nowego. Signal 50 razy 8. Corio X13 VRS. Być może coś nowego. Drexon Prime 90. Raptor FVM 40. To może jest coś nowego, ale nie kojarzę. Dalej, Coldman, Eftats Homeland, XRK Bullseye, swoją drogą tak to się prezentuje, XRK Rise 50 oraz EXF Colonel, czyli po polsku pułkownik. Dobra, łoże. Corvus Responder, jak wybierzemy łoże... A nie, to się tylko łoże zmienia. Dobra. Rękojeść. Chwyt Bruen G305, chwyt Steep 40, chwyt Bruen Q900. Tak, między nami powiem wam, że jeśli chodzi o rękojeść, to jest kurwa bieda, bo Vanguard i Black Ops Cold War kurwa więcej dało i można było fajnie poeksperymentować z tym, a tutaj no kurwa bieda. No. Moi drodzy, tak to się prezentuje. W następnym materiale zaprezentuję wam karnet bojowy. No i cóż, zobaczymy, jak to dalej będzie leciało. No. Jeśli chodzi o mój poziom 64, nic się nie zmieniło. Chociaż wcześniej pokazywałem, że miałem chyba 50 któryś, tak więc coś tam trochę pograłem. Więc tak czy siak karnet będę chciał ukończyć. A co zrobię dalej, to dowiecie się w materiale następnym, albo jeszcze następnym, albo no kurwa zresztą. Dobra, moi drodzy, to tyle. Jeśli chodzi o uzbrojenie, tam ponoć jeszcze w międzyczasie ma dojść jeszcze jeden karabin szturmowy w przeładowaniu sezonu pierwszego. Zobaczymy, co to będzie. Ponoć Chimera. I jeszcze jakiś... chyba karabin bojowy ma być dodany, ale zobaczymy, jak to będzie.
Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. No i cóż, do następnego odcinka. Zobaczymy się w następnym materiale. Trzymajcie się i pa, pa.